Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na drugiej części walnego, nadzwyczajnego zebrania sprawozdawczego wyborczego MKS Oława. Po miesięcznej przerwie rozpoczynamy ponownie obrady. Na początek pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawi pewne informacje. Potem będziemy głosowali nad udzieleniem absolutorium dla zarządu klubu. Potem będzie odwołanie ustępującego zarządu klubu, czyli będziemy działać według tego, jakie mamy dokumenta, więc zarząd, który działał w MKS Oława, podał się do dymisji, a więc będziemy potem to musieli przyjąć. Następnie wybór nowego zarządu klubu, a to się wiąże z tym, że oprócz zarządu klubu będziemy musieli powołać nową komisję rewizyjną i to w tym roku głosowań będziemy od razu robić. Potem będzie prawdopodobnie uchwała w sprawie powołania zarządu klubu. W związku z tym, że żadnych dokumentów poprzedniego zarządu nie otrzymaliśmy. Pomimo, że rozmawiałem z jednym panem i z drugim. I tak, w stosunku do złożenia do zawodników, są nasi zawodnicy, którzy nie otrzymali wnioski, którzy w tej chwili trenują, którzy w tej chwili są na sali. Jest duża władza do Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. I przykładowo to jest przykładowo 4700 zł, ale piłkarze, którzy od nas odeszli albo uciekli, tak powiem po prostu, złożyli też swoje pisma do okręgu, żeby egzekwować jednoręczność. Dość duża to jest suma. Naszych trenerów też jest kwota dość pokazna, która nie została wypłacona na dzisiejszego. Ponadto mam całą listę pytań, które wpłynęły do nas, do mnie osobiście, jako przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w międzyczasie, że są inne faktury niż zapłacone przez Klub Sportowy MKS Oława. I zgłaszaliśmy swój wniosek do Izby Skarbowej i do ZUS-u, żeby podali nam też jaką kwotę pan zamiarza. Więc byliśmy z panem przewodniczącym Biskowskim, który bardzo, bardzo, bardzo pomagał, żeby to zebranie się odbyło. I nam na tym nie podał słowa, dlatego powiedział, że tylko może być walne zgromadzenie albo zarząd możemy tego utrzymać. ZUS otrzymałem pismo, że nie może też podać nic, bo od 1000 lipca nie są złożone deklaracje, nie wiadomo jaka to suma. Więc kto jest za udzieleniem absolutorium dla zarządu klubu? Proszę o podniesienie rąk. Proszę. Nie widzę. Kto jest przeciwny udzieleniu absolutorium? Raz, proszę po chwilę potrzymać. Ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Kto się wstrzymał? Nikt, czyli walne zgromadzenie nie udzieliło absolutorium zarządowi klubu. Otóż zarząd klubu zrezygnował z funkcjonowania cały i teraz musimy przegłosować odwołanie ustępującego zarządu klubu. Kto jest za odwołaniem ustępującego zarządu? Proszę o podniesienie rąk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. 17 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że zarząd został odwołany. Nowego zarządu klubu. Czy są jakieś propozycje? Bardzo proszę. Chciałem zgłosić nowych kandydatów do zarządu. Będę to powiedzieć. Pierwszy to jest pan Witold Niemirowski. Czy pan Witold zgadza się? Tak. Dziękuję bardzo. Drugi pan Tomasz Fiszman. Czy pan Tomasz Fiszman zgadza się? Tak, zgadza się. Trzecia pani Beata Wodzicka. Czy pani Beata Wodzicka zgadza się? Dziękuję. Niemirowski, Tomasz Fiszman, Beata Wodzicka. Proszę o podniesienie rąk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście,
17 osób za. 18, przepraszam. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że został wykonany wybór nowego zarządu klubu w składzie Witold Niemirowski, Tomasz Pryczman i Beata Wodzińska. Również chciałbym, żebyśmy przegłosowali najpierw propozycję do komisji rewizyjnej, w związku z tym, że pan przewodniczący zrezygnował. Nie wiem jak, bo w komisji rewizyjnej mamy jeszcze pana Mieczysława Kaśkiewicza i pana Stanisława Lipińskiego. Czy panowie pozostaną w komisji? Ja też. Dobrze. Taka jest decyzja. Mówię dobrze w sensie stwierdzenia faktu, że jest taka decyzja. Czy są kandydatury do komisji rewizyjnej? Czy pan Grzegorz Wodziński jest? Czy pan wyraża zgodę? Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Ja proponuję pana Michała Sikorskiego. Czy pan Michał wyraża zgodę? Bardzo dobrze. Czy trzecia propozycja jest? Może jest, ale to członkowie muszą zaproponować. No i ja zostałem wybrany na funkcję prezesa zarządu.